Siemanko, z tej strony Trubadurek, witam was w kolejnym odcinku, a my kontynuujemy przygody Geralta z Rivii, Wiedźmie 2. Dobra, ostatnio skończyliśmy sobie na wiecznej bitwie w samym jej centrum wydarzeń, także myślę, że możemy dalej kontynuować ten odcinek. Lecimy sobie na spotkanie na klifie. Zobaczymy, co nas tam czeka. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już na miejscu, więc... zobaczmy, musimy się dzieje. Za wszelką cenę pozbyć tego przeklętego maga. Gdyby to było takie pro... 3 lata temu obiecałeś nam pomoc finansową, jeśli będziemy przekazywać pewne ważne informacje i sprzeciwiać się we wszystkim Detmoldowi i jego stronnikom. I nic się nie zmieniło. Zmieniło się! Foltest i Demavent dostali po gardle. Ktoś chciał zarżnąć jednorożca. Atmosfera jest kurwa napięta, a Detmold silny jak nigdy. Ważniejsze, że nic nam już nie możesz zaoferować. Skarbiec temerski jest dla ciebie zamknięty. Panowie, zapomnieliście chyba, co się stanie, jeśli król dowie się o naszej współpracy. Nie strasz nas, Roż. I nie zapominaj, że rozmawiasz ze szlachtą. Przez 3 dni jeździłem po okolicznych wsiach i miasteczkach w Kedwen. Byłem u starych znajomych, badałem nastroje, pytałem o wieści. Lud Kedwen nienawidzi Detmolda i jego zbirów. Tylko czekają, żeby ktoś mu ukręcił łeb. Ktoś idzie. Do broni! Spokojnie. Co on tu robi do ciężkiej cholery? Niech zgadnę. Obudził się i przyszedł. Nie tak się umawialiśmy. Skąd wie o naszym spotkaniu? Też chętnie się dowiem. Geralt? Nieważne. Mam swoje sposoby. Ważne. Bo skoro ty wiesz, mogą wiedzieć też inni. Podsłuchałem rozmowę świszczącej Zosi z jednym z panów. Jak śmiesz, odmieńcze? Mam małżonkę! To już nieważne. Roż, wracamy do chorągwi. Pomożemy królowi w walce. To koniec konspiracji. Idziemy, panowie. Wiesz, jak zostałeś przywódcą spisku? Jak to się stało, że kierujesz spiskiem w obozie Kedwen? To długa historia. Plan opracowaliśmy z Foltestem 3 lata temu. Niedługo po tym, jak Henselt spalił Sabrinę i Detmold został doradcą. Po przegranej kampanii nastroje były raczej nieciekawe. Wykorzystaliśmy sytuację. Podkupiłem ich i ukierunkowałem politycznie. W zamian przekazywali mi informacje. Co chcieliście osiągnąć? Nie dopuścić do sojuszu z czarnymi. Ograniczyć wpływ Detmolda na Henselta i siać ferment. Wiesz, co się dzieje w obozie? Nie było cię 3 dni. Byłeś już w obozie? Wiesz, co się tam dzieje? Nie byłem, ale słyszałem wieści od tych... zdrajców. Kogo aresztowali? Jaskier wspominał o Brightfelcie, Kirimie z Kaingorn i... Niedobrze. Kirim był w spisku od samego początku, zna mnie. Może jeszcze go nie przesłuchali. Do obozu. Szybko. Trzeba ostrzec Wes i resztę. Nie mamy czasu. Dobra, trzeba ruszać, bo tutaj będzie się ostro działo, mam takie przeczucie. No, nareszcie się pojawiłeś! O, zasadzka. Nic nowego. Wyciągaj ten miecz. Śmierć, Subraton! Mam pomóc szybko. Gdzie się wszyscy podzieli? Zostali zaproszeni na ucztę. Skąd wiesz? Widziałem, jak przybył posłaniec od Detmolda. Co to za uczta? Podobno Detmold wykrył przywódcę jakiegoś spisku i z tej okazji... To skurwysyn! Gdzie ta uczta? W kantynie obozowej. Ale tam teraz pusto, wszyscy poszli na Vergen. Szybko! Serio? Chcą ich wszystkich otruć? Dalej lecisz, Vernon.
Mam nadzieję, że nic im się nie stanie, że zdążymy. Pozabijam skurwysynów. Będą cierpieć, będą umierać długo i boleśnie. Pytanie tylko, czemu ja stałem w jednym miejscu przez ten moment. Zatłucz broja! Kurczę, i tym sposobem nic się po nich nie dostanie tutaj. A tak było fajnie w tym boju. Dobra, czysto. Można ruszyć dalej. Powiesił wszystkich, co za skurczysy. Zabiję kurwich synów. Wszystkich. O rany boskie. Wes, nic ci nie jest? Nie. Co tu się stało? Detmold zaprosił wszystkich na ucztę. Powiedział, że król jest nam wdzięczny za pomoc w wykryciu spisku, że ma dla nas pieczonego prosiaka i dwie beczki wina. Powiedział, że Vernon właśnie wrócił z misji w Kedwen i osobiście odbiera od króla nagrodę. Ja mam przy tym być. Chłopcy poszli do kantyny, a ja do królewskiego namiotu. U króla nie było rosza. Detmold skakał jak małpa i wrzeszczał, że wszystkich powieszą. Że to kara za flotsam i spiskowanie. Co oni ci zrobili? Wyśmiali moje prośby i błagania. I pozwolili odejść. Wasza wysokość, proszę, cofnij rozkazy. To zwykli żołnierze. Robili, co im kazano. Nie zasługują na śmierć. Błagam, panie, okaż litość. To ludzie honoru zasługują na lepszy los. Honoru? A gdzie był wasz honor, gdy... Detmold, zostaw nas. Wasza wysokość? Co dziwka może wiedzieć o honorze? Jesteś tylko małą, głupią kurewką i tak zostaniesz potraktowana. Jeśli chcesz jeszcze zobaczyć któregoś z nich, będziesz grzeczna. Nie idźcie tam, proszę, Roche! Detmold tylko czeka, żebyś poszedł się mścić. To się doczeka. Nie rozumiesz. Powiesili chłopców, żeby cię sprowokować. Nie było cię tu, a oni mieli bitwę do wygrania. Nie wiedzieli, kiedy wrócisz. Nie możecie tam iść. Nie pójdziemy. Pójdziemy. I zabijemy każdego Kedweńczyka, który stanie nam na drodze. To samobójstwo. Chę dożyć to. Mój kraj się rozpada. Moi przyjaciele zostali bestialsko zamordowani. Chcę krwi. Ja też. Nie masz pojęcia, jak bardzo wciąż czuję smród tej świni na całym ciele. Ale wytrzymam, bo inaczej oni zwyciężą. Jeśli rzucisz się samotnie na całą armię, popłynie twoja krew. Tylko twoja. Wes ma rację. Ochłoń, Roche. Co proponujecie? Spróbujemy przedostać się do Vergen przez wąwozy. Znam tajne przejście do miasta. Wykorzystamy zamieszanie bitewne, znajdziemy Shile, dorwiemy królobójcę.
i zabijemy tylu kedweńczyków, ilu się da. Dasz radę, Wes? Wes zostaje. Nie chcę jej więcej narażać. Poza tym ktoś musi przedostać się na Percivala i odpłynąć w bezpieczne miejsce, tak żebyśmy mogli stąd uciec. Na statku zostało dwóch marynarzy na warcie. Będziemy na was czekać w zakolu rzeki za obozem. Musimy iść przez wąwozy. Kurwa. Wes kłamie. Co? Ręczę za nią własnym łbem. Nie wierzę, że uciekła Detmoldowi. Co sugerujesz? Nic. Najpierw zabiję Henselta, a potem Detmolda. Albo na odwrót. Co radzisz? Radziłbym ci się zamknąć. Miej oczy i uszy otwarte, o przyjemnościach pomyślisz później. Kurde, nie. Mi się wydaje, że ścieżka rusza jest najbardziej chyba taka śmiercionośna, o, tak to ujmę w ten sposób. Że chyba najwięcej ludzi ginie. Zauważyłem, kurde, tyle ludzi już zginęło przez tą kampanię. To jest masakryczne w ogóle. Przedostań się do Vergen przez leśne wąwozy. Dobra. Tutaj się nie przedostaniemy, nie ma przejścia. Trzeba będzie iść dalej. Co to za bydle? Troll. Uważaj, jednym uderzeniem łapy potrafi złamać krowie kark. Nie jestem krową. Kto tam? Czego tu? Tylko przechodzimy. Idziemy w swoją stronę. Wiedźmin zabija trolle. Chcesz mnie zabić? Nie tak łatwo. Wynocha! Stary wróci i rozszarpie. Uspokój się, idziemy do Vergen. Uspokój się, głupia babo, idziemy do Vergen. Idź, ale nie tędy. Moje leże. Ciągle chodzą, przeszkadzają. Kto? Ludzie. Skróćmy męki tego dziwadła. Może ona coś wie. Poczekaj. Kto cię niepokoił? Przypomnij sobie. Wiedźmin. Inny. Łysy. Łaził tu. Duży. Rozmawiałeś z nim? Chciałam, a on mi w pysk. Starego wołałam. Wiedźmin wyciąga miecz, krew się leje, stary leży, ranny. Wiedźmin mówi, śpieszy się do Miklok. Ktoś jeszcze tędy szedł? Kto jeszcze tędy przechodził? Baba. Z mgły wylazła. Śmierdziała. Jak wyglądała? Mała baba. Człecza. A konkretniej? Łeb dziwny. Na boki rozdziawiony. Sheila. Mówiła, że do Vergen lezie. Więcej nic. Co to jest? Lomin. Jesteś pewna, że do Lokmuin? No mówię! Powiedział, żeby jakby się nie śpieszył, odrżnąłby staremu. To już mówiłaś. Dzięki za pogawędkę. Dzięki za pogawędkę. No widzisz? Nie bolało. Spać. Wynocha. Miłych snów. Spotkacie starego? Niech nie budzi. Spać muszę. Dobrze. Jak tu się przedostać? No poczekam, aż odejdzie na taką odległość. Dobra, możemy sobie przejść na spokojnie teraz. O, ktoś tu walczy. Wygląda na to, że chłop naszej nowej znajomej ma kłopoty z kedweńczykami. Nogi ci zżycie, powyrywam! Pomożemy. Nogi ci zżycie, powyrywam! Dobra. Dzięki.
Dobre ludzie, niedobre zabite. Uważaj na siebie, trolu. Wiedźmin, od wąwozów droga, tam moja baba. Była? Owszem. I co? Wszystko w porządku. Ma się dobrze, tylko jej nie budź, bo ci łeb oberwie. Moja stara, lubi mnie. Wątrobę świeżą daje. Dobra. Możemy iść chyba. Kolejni. Nogi ci z życi powyrywam! Kędęczycy. Zrobię ci z życi gulasz! Sporo w tym odcinku akcji będzie. Dobra, tutaj też już czysto. Też nie przejdziemy. Dobra, chyba dotarliśmy w dobre miejsce. Wygląda na to, że ludzie Detmolda też wiedzą o tajnym przejściu. Pozbędziemy się. Wiedźmin Geralt i Vernon Roche. Co za spotkanie. Z drogi, Pangrat. Bądź poważny, Roche. Przecież wiesz, że nie jestem tu przypadkiem. Nigdy i nigdzie nie bywasz przypadkiem. Zawsze zjawiasz się dokładnie tam, gdzie lepiej płacą. Widzę, że nic się nie zmieniłeś. Masz się za lepszego, bo podcierałeś królewską żyć? Smutne. Zabijcie ich! Tak, tylko spróbujcie, panowie. Pokażemy wam, gdzie raki zimują lepsze. Dobra. Kurde, szyb. W tym kierunku. Najlepiej będzie, jak się kota napije, bo tutaj nic nie widzę, serio. Mówiłeś, że ich usunąłeś. Nie doceniłem ich. Kurwisynu, zapłacisz za moich ludzi. Więc doceń ich teraz i nie zawiedź mnie po raz drugi. Myślisz, stary, że naprawdę dasz mi radę? Po tym wszystkim nie daruję ci teraz, co zrobiłeś.
Dobra, udało się pokonać nawet Andaba Pangrata. Uciekł skubany jeszcze? Gdzie on jest? Bezużyteczny głupiec. Przeciwnik w sam raz dla takich jak wy. Nie ścigajcie mnie. Oj, będziemy ci ścigać, staruszku. I dorwę cię jeszcze. To była dobra walka. Zapomniałem, jak dobrze walczą wiedźmini. Co teraz? Wymordowaliście moich ludzi. Nie miałem z tym nic wspólnego. Nawet mnie przy tym nie było. To Henselt kazał zabić twoich ludzi za namową Detmolda. Nie będę was błagał o litość. Ale jeżeli zdecydujecie się mnie oszczędzić, macie moje słowo, że odejdę i nie będę wam więcej wchodził w drogę. Dobra, trzymam cię za słowo. Idź w swoją stronę. Trzymam cię za słowo. Idź w swoją stronę. Następnym razem lepiej wybieraj sobie pracodawców. Może przyszedł już czas, żeby odpocząć. W Tretogorze czeka na mnie Julia. Jest przy nadziei. Zrobiłeś dziecko słodkiej trzpiotce? Gratuluję, Pangrat. Pozdrów ją. Dziękuję, Wiedźminie. Weź to. Mi się już nie przyda. Bywajcie. Do zobaczenia na jakiejś wojnie. Dobra. Idziemy. Dostaliśmy się. Nie obiecaj się, Digby. Strzelaj! Użyj ty! Na pochybę, skur... Geralt? A już myślałem, że to Henseltowe barachło przedostało się przez tunele. Próbowali. To pięknie, żeś im to ze łbów wybił. Dobrze cię widzieć. A Jaskier gdzie? Ruszył na zachód, do Oxenfurtu. Komu podpadł tym razem? Henseltowi. Patrz go, mógł poczekać. Przecie Henselt zbierze zaraz baty na gołą żyć. Zoltan, Vergen upadnie. Wynoś się stąd, póki jeszcze możesz. To nie byłoby po krasnoludzku, co? No, zostawiać kompanów? Jeszcze czego? Tylko nie daj się zabić. Sam się nie daj, Bęcwale jeden. A właściwie to co ty tutaj robisz? Szukamy Henselta. Mamy porachunki z Henseltem. A kto tutaj nie ma? Osobiście dowodzi armią? Cie, takiej okazji by nie przepuścił. Idziemy tropem Shili jeszcze, przy okazji. Szukamy Shili de Tancarville. Podobno była w Vergen. Mignęło mi jej wyniosłe dubsko, ale tylko przez chwilę. Cały czas przesiaduję w chałupie tej drugiej czarodziejki. Jak ona się tam zwie? Filippa Eilhart. O, to! Może się tam rżną, bo słyszałem, że Filippa... Gdzie to jest? Najbardziej wysunięty dom na północ. Najłatwiej tam dojść przez most linowy. Aha, i jeszcze jedno. Ta cwaniara ma tajne przejście, które prowadzi za mury miasta. Dzięki. Jeszcze coś. Oto czyli Jorveta. Z garstką wiewiórek broni się w kasztelu. Pomóż mu. Dobra. Żeby subratom jajca poodpadały. Strasznie. Tutaj mamy coś przejście. Ich matki nie wyskrobały. Wszystkich nas pozabijają! Nie, ja chcę tylko się tu przedostać. Jest most! Chodź! O kurwa! Żeby subratom jajca poodpadały.
strasznie zawzięte, kutasy! Żyjesz? Matki nie wyskrobały! Idź górą, spotkamy się w domu Filipy! Dobra. Nie zabijajcie nas! Poddaję się! Przedostali się! Śmierć frajero! Miasto! Spadaj tutaj, kurde! Idziemy szybko, nie ma co tracić czasu. W imieniu króla Henselta, odbierać! Zaraza. Piękny. Koniec golema. W imieniu króla Henselta, otwierać! Czy ja się nitowam czasami? Kurde. Tutaj. Prędzej bym się ciebie spodziewał między żołdakami Henselta. Nigdy mnie nie rozumiałeś, Orwet. Po prostu nie zapomniałem o Flotsam. A to, że górne Edirn padło, nie oznacza, że pochowamy się po lasach. Twój sen się skończył, Orwet. Nigdy. Dobra, Jorwel żyje, to jest najważniejsze. W imieniu króla Henselta, otwierać! Dobra, jesteśmy już na miejscu. Kurde, uciekła skubana. Do zobaczenia, Blokmuin. Spóźniłeś się, królu. Gdzie one są? Nie mam pojęcia. Mów albo... Nie bądź śmieszny. I tak nie wypuścisz mnie żywego. Haha, Wiedźmin Jasnowic! Zabić go! Za króla! Za Kedwan! Tak, żebyście jeszcze dali mi radę. Wilku. Co potem myślisz, że kurde, na kogo trafiłeś? Brędzio! Umiesz robić mieczem. W
końcu znalazłem godnego przeciwnika. Wygrałeś bitwę, ale wojnę przegrałeś. Miasto jest w moich rękach. Bileczkę, a ty jesteś w moich. Dla dobra temerskiej korony Vernon Roche nie cofa się przed niczym. Jeśli trzeba, staje się mordercą lub wymaga tego od innych. Bernard Loredo przynosił światu tylko pogardę, cierpienie. Dlatego pomogłem Roche'owi, związałem się z jego ludźmi. I stanąłem przed kolejnym wyborem. Zabić komendanta zabitej dechami faktorii to co innego niż zabić króla. Nawet jeśli obaj są mordercami i gwałcicielami. Vernon Roche, temerski kogucik w niebieskie paski. Co mi zrobisz? Wiesz, co cię czeka. Nie zabijecie mnie. Nie odważycie się. Jestem królem Kedwen, a niedługo i Dolnej Marchi. Beze mnie północ nie przetrwa. Zwyciężyłem! Wiecie, dlaczego tak się śpieszyłem z bitwą? Wiecie? Musiałem zdążyć przed Loch Muin. Gra na czas. Załatwmy go. Czekaj. Mów, królu. Co się wydarzy w Loch Muin? Nowy porządek świata. Nowe granice. Wszystko się zmieni. Będą tam wszyscy władcy północy, królowie i książęta. Znacie to stare powiedzenie. Kto kontroluje Dolinę Pontaru, kontroluje północ. Czarodzieje zostali zaproszeni? To ich pomysł. Chcą wskrzesić Radę i Kapitułę. Chcą odzyskać swoje prawa i przywileje. Miejsce w społeczeństwie, to bzdury jakieś. Wykiwałem ich wszystkich. To ja będę dyktował traktaty. Ja pokażę, gdzie jest ich miejsce. Kazałeś zabić moich ludzi. Oczywiście. A co wy robicie ze szpiegami w Temerii? Rozdajecie im nagrody? Nikt z powieszonych nie należał do spisku. Tylko ja. Znasz takie powiedzenie? Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Twoje łotrostwo sięga chmur. Co nazywasz łotrostwem? To, że dzięki mnie Kedwen jest silniejsze niż kiedykolwiek przedtem? Jesteś głupi. Jestem ostatnim władcą północy, z którym Nilfgaard musi się liczyć i będzie się liczył. Wiedźminie, przemów mu do rozsądku. No, z drugiej strony trochę racji ma, ale kurczę, to był mega... zły ruch względem właśnie zabicia wszystkich ludzi Rosza i jeszcze, kurde, zgwałciłeś chłopie Wes. To jest, kurde, przegięcie totalnej pały, nie? Mordowanie i gwałcenie też zaliczasz do królewskich cnót nowego porządku? Każda dziewka marzy, żeby wychędożył ją król. A Wes? Oskarżyła ci się? A myślałem, że jej się podobało, bo piszczała jak nienaoliwiona ośka. Boże święty. No jeśli zabiję króla, będę gorszym potworem niż oni są tak naprawdę. Dobrze, chodźmy już, Rosz. Chodźmy stąd, Vernon. Oszalałeś? Chciałeś zabić króla, a złapałeś tylko karalucha. Nie daruję mu. Chcesz dołączyć do ściganych przez siebie morderców dla takiego kurwiego syna? Zabijając Henselta realizujesz plan królobójców. Pomagasz im. Chodźmy. Mamy zostawić go żywego? Nie spocznie, póki nas nie dopadnie! Jeżeli mnie zabijecie, dopadną was moi poddani! I w ryja go tam, kurde, Geralt nie to będzie musiał długo szukać. Wynośmy się stąd, zanim zmienię zdanie. Udowodniłeś, że masz jaja, Vernon. Zabrakło ich w krytycznym momencie. Mogłeś zabić bezbronnego Henselta albo zmierzyć się z samym sobą. Wybrałeś trudniejszego przeciwnika i wygrałeś. Będę tego żałował do końca życia.
Tylko my wiemy o tym, co się tu wydarzyło. My i Henselt. Zapomnijmy o tym. Ja już zapomniałem. Sheila teleportowała się do Lok Muin. Gdzie Sheila, tam i Leto. Mordercy ciągną na pokojowe obrady. Nie może nas tam zabraknąć. Idziemy w takim razie do Lok Muin. Sheila de Tancarville. Od początku miałem wrażenie, że jej zimne oblicze skrywa straszną tajemnicę. Rozumiem, że po upadku Rady i Kapituły czarodzieje i czarodziejki nie mają bicza nad głową, ale królobójstwo? Dlaczego? O co w tym wszystkim chodzi? Wygląda na to, że odpowiedzi na te pytania kryją się w Lok Muin, prastarym górskim mieście, pozostałości poginącej w pomrokach dziejów cywilizacji Wranów. Słusznie zapytacie, dlaczego nie ruszyłeś do Lok Muin, mistrzu Jaskrze? Cóż, wasz sługa i kronikarz musiał uchodzić z Doliny Pontaru. Swe bohaterskie wystąpienie przeciwko królowi Henseltowi mógł bowiem przypłacić życiem. A grzechem wobec sztuki byłoby dać się pokornie życia pozbawić i pozwolić relacji tych niezwykłych wydarzeń zginąć na zawsze. Wciąż jednak czując na sobie ogromną odpowiedzialność za losy północy, posłałem do Lok Muin swojego serdecznego przyjaciela, Geralta z Rivii. Wspominałem już, że gardzi on polityką? Miał wreszcie okazję wzgardzie tej dać upust. Poseł od Radowida był? Tak jest. I co powiedział? Temeria się nie utrzyma. Królestwo zostanie podzielone. Szlachta w niezgodzie, konetabl Natalis straci grunt pod nogami. Stary wierny Natalis dostanie kopa w żyć? To było do przewidzenia. Byli o krok od dogadania się, ale bez córki Foltesta nic z tego nie wyszło. No właśnie. Kwatera gotowa? Mamy mały problem. Zobaczmy, o co chodzi. Zaczynamy akt trzeci, moi mili państwo. Zaraz, tu nie ma drzwi. Nie możemy jej zamknąć w celi bez drzwi. Wiem, durniu. Odsuń się. Wujek Detmold wyczaruje ci malutki domeczek. Versailles Aneimo. Nie oddamy cię temu wstrętnemu Natalisowi. Uprzątnijcie tu trochę. Jesteśmy w Lok Muin, a nie w chlewie. Pieprzysz, Geralt. Marszałek Graupenek to był wredny fiut. Ale to były też inne czasy. Kazał wymordować wszystkie elfy w Lok Muin. Jorved i mu podobni wycierają sobie tym gęby od lat. Podczas wojny podejmuje się różne decyzje. Po prostu. Raupenek miał z pewnością straszne wyrzuty sumienia. Znowu pieprzysz. Powiedziałem, że to fiut. Bronisz and Seed? Też mają krew na rękach. Wrany odeszły, musieliśmy ratować źródło mocy. Zachowaliśmy miasto pomnik. Elfie pierdolenie. W pobliskich jaskiniach znaleziono setki jaszczurzych kości, ze śladami po mieczach. Zresztą, myśl sobie co chcesz. Mnie interesują tylko obecni mieszkańcy tego miasta. Czemu mi się wydaje, że zrobisz coś bardzo głupiego, kiedy tam dotrzemy? Przede wszystkim znajdę tam lek na moje cierpienie. Nazywa się Detmold. Uważaj, żebyś przy okazji kuracji nie wdepnął w jakieś łajno. Będzie czuł, że umiera. Nie dziel skóry na niedźwiedziu, który biega po lesie. Detmold to szczur, a nie niedźwiedź. I nie ma takiej nory, z której bym go nie wyciągnął. Dobra, moi drodzy, zaczynamy w takim razie... Niebieskie pasy to było coś więcej niż wojsko. Sam dobierałem ludzi, szkoliłem ich. Nawet nie dostali szansy, żeby zginąć w walce. Straciłeś też swojego króla, Vernon. Nie zapominaj, po co wyruszyłeś na tę wyprawę. Nie zapomniałem. Jeżeli Leto i Sheila przyjechali do Lok Muin, to na pewno z niego nie wyjadą. Zaczynamy w takim razie akt trzeci, ale to już w przyszłym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się. Hej. Mówił dla was Trubadurek. Siemanko. Dziękuję, że obejrzałeś do końca ten film. Obczaj też inne moje materiały i zostaw coś po sobie. Łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
Mówił dla ciebie Trubadurek. Siemanko.